Duchu Święty, przyjdź i pomóż, byśmy adorowali krzyż, tak żeby Tobie ulżyć, tak żeby to drzewo szorstkie i twarde stało się miękkie, lekkuchne i aby to Ciebie pocieszać, ukrzyżowanego, Ciebie uwielbiać, Ciebie adorować. Daj nam, Panie, takiego ducha, który nas uzdolni do takiej adoracji krzyża w warunkach domowych. A więc, jeśli tylko masz możliwość, zdejmij choćby krzyż ze ściany, weź w ręce ten krzyż, wpatruj się w niego, chwyć go, możesz go przytulić do piersi. Najlepiej, żeby to był krzyż poświęcony. I w imię Boże zacznijmy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. A zatem zobacz, przed Tobą kawałek metalu, kawałek drewna. Niewiele wartościowe, a Ty adoruj Boga, który wisi na krzyżu. Adoruj to drzewo, którego pewnym obrazem czy odniesieniem, pewnym materialnym środkiem do tego, by mieć kontakt z tym właściwym krzyżem. Adoruj ten krzyż, na którym Jezus Chrystus zmarł. Ucałuj ten krzyż. Ucałuj tak, jakbyś chciał być całowany, jakbyś chciała być całowana. Daj dużo czułości Jezusowi. Ucałuj Jego święte rany. Pozaglądaj w ogóle w te rany. Posprawdzaj, co tam jest. Możesz też z czułością właśnie dotknąć tych ran. Nie bój się. Możesz okazać współczucie Jezusowi. Ono też da pociechę i zaspokojenie tego wołania. Z krzyża pragnę. Może chcesz Go za coś przeprosić. Może w jakiś sposób możesz wyjąć te gwoździe z ran albo nie przybijać go bardziej. Popatrz na krzyż. Może niedoskonały, może niezbyt estetyczny, może właśnie taki jest obrazem Ciebie. Skup się teraz na Jezusie. Poadoruj Jego rany, pozaglądaj właśnie tam, by uwielbić Jego serce przebite. Jego przebite ręce tak bardzo bolały, gdy sploty nerwowe były przekuwane gwoździami. Golenie całe, temu barankowi nie łamano goleni. Adoruję Twoje święte nogi, Twoje święte golenie. Adoruję Twoje stopy, po których spływa przenajdroższa krew. Wpatruję się w nie. Całuję je. Rozkochaj mnie, Jezu, w sobie. Przekaż mi swoje przesłanie o miłości przez ten krzyż, przez ten obraz. I szeroko rozwarte ramiona niech pokażą mi, jak bardzo mnie kochasz i jak bardzo chcesz mnie objąć. Jeśli, Panie Jezu, chcesz, daj teraz odczucie objęcia tej osoby, która Ciebie adoruje. Możesz przytulić teraz krzyż do piersi. Możesz Jezusa ocieplić ciepłem swojego ciała. Niech On tam się czuje dobrze przy Tobie. Skup się na Tobie, skup się na pocieszeniu Go. Niech blask bijący z krzyża przeniknie Twoje serce, adorujące serce. Trwaj z Nim w ciszy, po prostu bądź. Spójrz jeszcze raz. Spójrz na krzyż. Chyba, że bardzo dobrze Ci z tym Jezusem przy Twojej piersi, to możesz popatrzeć na ekran albo wyobrazić sobie ten krzyż. I powiedz Mu coś teraz, tak by Go pocieszyć. Powiedz Mu.
Panie, jakby w imieniu każdego chcę Cię przeprosić za grzechy popełnione w tym domu, w którym Ciebie adoruję. Panie, jakby w imieniu każdego chcę Cię przebłagać za każdy grzech, który był popełniony w rodzinie i moich przodków i moje. Ty złożyłeś ofiarę przebłagalną i chcesz, bym przyjął ją. Więc Panie, spraw, bym ja mógł w wielkiej pokorze serca wziąć Twoją ofiarę i przedstawić ją Bogu Ojcu. Dziękuję Ci, że zmarłeś za mnie na krzyżu. Ja powinienem tam wisieć. Ja powinienem ponieść tę karę. A Ty poszedłeś za mnie na krzyż, abym ja miał życie. Skreśliłeś moją winę. Zmazałeś mój grzech. I chcesz, bym przyjął to, co najlepsze, gdy Ty przyjąłeś to, co najgorsze. Panie, Ty mi pokazujesz sens mojego życia przez to wydarzenie krzyża. Adoruję Twoją świętą głowę przebitą przez ciernie. Adoruję Twoją twarz zniekształconą od uderzeń i od krwi i od ran. Adoruję Twoją szóstą ranę, która powstała na Twoim barku od niesienia krzyża. Możesz tam też właśnie Jezusa obdarować pieszczotami albo pocałunkiem. Właśnie tam, gdzie tak bardzo boli. Boże, niech Twój ból nie będzie daremny dla mnie. Przeproś za jakąś jedną konkretną rzecz teraz Jezusa. Uwielbij którąś z ran, która jest Ci szczególnie bliska, może rana serca, może rana fizyczna, może rana związana ze stopami lub bólem głowy. Uwielbij Go w tej Jego ranie. Jezu Chryste, daj nam z serca oddać i ofiarować cały nasz dom, świętej rodzinie, szczerze. Wszystko to, co nas odciąga od adoracji tego krzyża, od trwania przy tym krzyżu. Panie, Ty sam zniszcz mocą ofiary krzyżowej i daj nam przezwyciężyć różne trudności, by trwać przy Tobie. Jezu Chryste, Zbawicielu świata, Odkupicielu, Twoja miłość nie ma granic. Jedyne, co może postawić granicę Twojej wolności, to nasza wolna wola. Możemy ją odrzucić. Możemy jej nie doświadczać dobrowolnie. A Ty poszedłeś na krzyż, abyśmy my czuli tę miłość. Daj nam wstręt do grzechu, tak byśmy przyjmowali Twoją miłość. Jeżeli jak ktoś, kto jest kochany przez Boga, który umarł na krzyżu za mnie. Daj, bym przyjął Twoją wolę przez to wszystko i wyrzekł się woli grzesznej, woli własnej, egocentryzmu, egoizmu. Słuchał Ciebie, słuchał tego wołania, pragnę i zaspokajał to pragnienie całym moim życiem. Błogosławię Twoje rany, Jezu Chryste. Przytul jeszcze raz do serca Jezusa i bądź z Nim. Ja Cię błogosławię na koniec tej modlitwy. Błogosławię Ci. Dziękuję Ci, że wytrwałeś. Jezus też Ci dziękuję za to. Błogosławię Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.